Witam drodzy widzowie. Dzisiaj wieziemy ciągnik rolniczy. Stanowimy trochę pojazd ponadgabarytowy. Mamy na to zezwolenie. Z racji tego, że nie przekraczamy 3,2 metra, nie potrzebujemy pojazdu pilotującego, więc jedziemy sami. Wczesny ranek, maszyna jedzie już na własnych kołach. Jest to Class Action 850. Najprawdopodobniej zamarzł mu czujnik ciśnienia powietrza, dlatego teraz nam będzie tak piszczał. A ciągniemy jeszcze trzyosiową wywrotkę. Niestety nie wiem jakiej marki, bo nie mogę tutaj nigdzie papierów od niej znaleźć. No i jedziemy sobie za sieczkarnią na pole, będziemy wozić sieczkę z kukurydzy. Czy to odpowiedni moment na takie rzeczy? Nie mnie oceniać, ale powiem wam tylko tyle, że ta kukurydza idzie do biogazowni, a nie dla zwierząt. Może ma to jakieś znaczenie. I tak wieziemy już pierwszy transport. Na dworze trochę się rozjaśniło. Błąd hamulców cały czas piszczy i nie daje nam spokoju. Nie wspomniałem wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż nie jesteśmy w Polsce, a znajdujemy się na Łotwie. Świadczymy tu po prostu usługi. I tak to wygląda. Pozwiedzamy sobie trochę. Tu po prawej stronie widzę jakieś lokalne przedsiębiorstwo. Całkiem fajne osiedle domków. O proszę, a tutaj widzimy nawet lokalne gospodarstwo rolne, jakieś maszyny, traktor. I tak pomiędzy tymi miejscowościami ciągną się te drogi gruntowe. Niestety utknąłem w szczerym polu, no i teraz muszę czekać na pomoc. A nikogo dookoła. Tyle towaru. Przynajmniej cisza i spokój dookoła. Popatrzcie, jak głęboko się zakopałem. Co ze mnie za kierowca. Teraz korzystając z tego, że jesteśmy z kolegą w Xerionie, spróbujemy wam pokazać, jak wygląda tutaj praca zasadnicza. Ten ciągniczek, który tutaj widzicie z tymi oponami na przodzie, to taka nasza popychaczka, ale dalsza praca tutaj już nie ma sensu. Warunki na to nie pozwalają. Tymczasem my jedziemy jeszcze na jedną akcję ratunkową. Musimy wyciągnąć jednego kolegę. Ten Xerion ma urwany tłumik, więc możecie posłuchać sobie, jak fajnie chodzi. I już po wszystkim, akcja zakończona powodzeniem. Możemy wracać na bazę, bo to już koniec pracy w polu na dziś. A na miejscu jeszcze poukładamy i pougniatamy kukurydzę na kiszonkę. Już jesteśmy na miejscu. Tak wygląda praca na silosie.
została nam jeszcze przejażdżka do hotelu Toyota Hilux. Silnik 2,5 litra D4D, 120 koni, ale z napędem na 4 koła i z przełożeniami, jakie oferuje, to całkiem nieźle jeździ w terenie i spisuje się jako auto użytkowe. Nic tu więcej po nas. Wracamy do Polski. Jeszcze tylko kolega nas trochę Xerionem podciągnie, bo nie idzie ujechać po tym lodzie. No i udało się. Jedziemy samodzielnie. Żegnamy się z wami i do następnego.